Czy budując dom, zacząłbyś od wbicia łopaty w ziemię, czy może od zatrudnienia architekta? Czy masz świadomość, że rekonstrukcja uśmiechu w jamie ustnej jest procesem podobnie złożonym, a może i trudniejszym od budowy domu? Aby leczenie przebiegało sprawnie i komfortowo, a pacjenci mieli najlepsze możliwe odczucia, musi być ono perfekcyjnie zaplanowane już na samym początku. Dlatego do tego etapu powinno się przywiązywać szczególną uwagę. Od kilku lat prowadzę z tego zakresu szkolenia dla innych lekarzy. Szkoląc, skupiam się właśnie na tym, aby pacjentów prowadzono kompleksowo i oceniano ich przypadek holistycznie. Robię to po to, abyś jako pacjent mógł się cieszyć pięknym, zdrowym uśmiechem przez lata. Nazywam się Wojciech Fonferko. Jestem lekarzem implantologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Założycielem i dyrektorem medycznym sieci gabinetów skupionych na leczeniu implantologicznym, a także właścicielem marki implantystomatologiczne.pl. Implantologia jest moją pasją. Moim celem jest wyedukowanie Was, pacjentów, abyście mogli świadomie podejmować decyzje, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy z zębami, a szczególnie ich brakiem. Zapraszam do mojego implantologicznego świata. Wielu pacjentów uważa, że stomatologia kompleksowa przeznaczona jest tylko dla wybranych osób, które mogą sobie pozwolić na ponadstandardowe leczenie stomatologiczne. Jest to nieprawda. Idąc na konsultację, powinieneś otrzymać od lekarza pełną listę swoich problemów i móc zdecydować, czy chcesz je rozwiązywać i w jakim tempie. To do Ciebie ma należeć ten wybór. Dlatego jako pacjent zawsze musisz oczekiwać od lekarza przygotowania kompleksowego planu leczenia. Zawsze możesz zdecydować o rezygnacji z jakiejś jego części. Twoim podstawowym prawem jest bycie poinformowanym o wszystkich swoich problemach oraz konsekwencjach zaniechania leczenia. Lekarz też powinien Ci przedstawić wszystkie możliwe rozwiązania Twoich problemów, bo zwykle istnieje wiele możliwości. Aby osiągnąć najlepsze efekty leczenia, konieczne jest umówienie się z lekarzem na wizytę konsultacyjną oraz przeprowadzenie pełnej diagnostyki, w efekcie których powinno się otrzymać kompleksowy plan leczenia. Prowadzę wielospecjalistyczny gabinet od wielu lat i jednym z moich celów było takie poukładanie pracy w gabinecie, aby każdy pacjent przechodził wizytę pierwszorazową w ten sam przewidywalny sposób. Opracowałem ten system samodzielnie, tworząc szereg procedur i checklist, pomagającym nam przeprowadzić dokładny wywiad i postawić właściwą diagnozę, aby następnie móc przewidywalnie, bezpiecznie i komfortowo leczyć pacjenta. Jak więc powinna wyglądać wizyta pierwszorazowa i jakie elementy się na nią składają? Najważniejszym według mnie i najbardziej podnoszącym jakość leczenia jest posiadanie schematu konsultacji pierwszorazowej. Większość pacjentów przechodzi u mnie następującą ścieżkę konsultacyjną. Po nawiązaniu przez Ciebie kontaktu, na przykład wysłaniu zapytania, na początku zadzwoni do Ciebie opiekun pacjenta. Przy pierwszym kontakcie opiekun porozmawia z Tobą, wstępnie rozezna, jakiego leczenia potrzebujesz, a następnie umówi Cię na konsultację w gabinecie. Podczas niej możesz też poznać orientacyjne ceny naszych usług. Następnie spotykamy się w gabinecie. Na początku jesteś znów witany przez opiekuna pacjenta. Na pewno zaproponuje Ci pyszną kawę lub herbatę, a następnie pomoże wypełnić ankiety i niezbędne dokumenty. Ankiety są bardzo ważną częścią procesu leczenia. Pozwalają uzyskać informacje na wiele tematów dotyczących Twojej osoby, na przykład jakie są Twoje oczekiwania estetyczne, jakie masz aktualnie problemy z zębami, czy przyjmujesz jakieś leki. Bardzo ważne jest więc to, aby na wszystkie pytania odpowiedzieć spokojnie, a mając opiekuna pacjenta, możesz w każdej chwili dopytać o kwestie dla Ciebie niejasne. Po wypełnieniu ankiety zaprosimy Cię do naszego studia fotograficznego w celu wykonania serii zdjęć profesjonalnym aparatem fotograficznym. Jest to niezbędne, abyśmy mogli później w powiększeniu na ekranie komputera wspólnie obejrzeć Twój uśmiech i zastanowić się, co możemy zrobić, abyś był z niego bardziej zadowolony. Analizujemy mnóstwo aspektów, takich jak kolor zębów, przebieg linii uśmiechu, długość zębów, wpływ zębów na rysy twarzy i wiele, wiele więcej. Kolejnym krokiem jest wykonanie tomografii komputerowej. Jest to bardzo ważne badanie, które w trójwymiarze bardzo szczegółowo pozwala nam zobaczyć, co dzieje się w miejscach, których nie widzimy gołym okiem, czyli pod dziąsłami i w kościach. Dzięki tak zaawansowanej technice, planując dalsze leczenie, możemy perfekcyjnie dobrać długość i szerokość implantów, aby wykonywany zabieg był komfortowy, przewidywalny i bezpieczny. Po wykonaniu wszystkich badań wstępnych spotykamy się w gabinecie. Podczas konsultacji zawsze obecny jesteś Ty, lekarz oraz opiekun pacjenta.
Jeśli masz ochotę przyjść z członkiem rodziny, nie stanowi to dla nas problemu. Nasza rozmowa zaczyna się od przedstawienia się sobie oraz poznania przeze mnie Twoich oczekiwań. Połączone jest to z analizą ankiet, które wypełniłeś. Kolejnym krokiem jest badanie na fotelu. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu naszej autorskiej checklisty, która pozwala nam zauważyć wszystkie problemy, jakie występują u Ciebie w jamie ustnej. W celu dokładnej diagnostyki używam oprogramowania IQ Dental, którego jestem współautorem. W momencie nagrywania tego filmu używa go już kilka tysięcy dentystów w Polsce. Po przeprowadzeniu badania siadamy znów przy fotelu i omawiamy problemy, które zauważyłem w Twojej jamie ustnej. Tłumaczę Ci ich genezę, jak również przedstawiam możliwe konsekwencje braku ich leczenia. Następnie przygotowuję dla Ciebie plan leczenia. Jeśli sytuacja w Twojej jamie ustnej jest prosta, możesz dostać od nas pełny plan leczenia już na pierwszej wizycie. Często jednak, gdy problem jest bardziej złożony, potrzebujemy jeszcze dodatkowych konsultacji specjalistycznych oraz dodatkowych badań. Wszystkie dodatkowe czynności konsultacyjne oraz badania wykonywane są przez nasz zespół na miejscu w klinice. Tak właśnie wygląda mój autorski schemat konsultacji pierwszorazowej, który w mojej opinii ma ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje się potem, a co za tym idzie ma również znaczący wpływ na finalny efekt Twojego leczenia. Co jeszcze ma wpływ na jakość leczenia? Z mojego 20-letniego doświadczenia mogę wyłonić 6 punktów, które w mojej opinii mają kluczowy wpływ na jakość leczenia, rozumianą nie tylko jako piękny i funkcjonalny uśmiech, ale także, jeśli nie przede wszystkim, komfort w trakcie jego trwania. Dobre samopoczucie pacjenta w trakcie całego procesu leczenia powinno być celem nadrzędnym. Jakie zatem są to punkty? Pierwszy, schemat konsultacji pierwszorazowej omówiony przeze mnie przed chwilą. Zespół ekspertów, misja firmy, opiekun pacjenta, materiały pomocnicze do konsultacji oraz pisemny plan leczenia wraz z kosztorysem. Przejdźmy zatem do punktu drugiego, czyli zespołu specjalistów. Wybierając miejsce, w którym chcesz podjąć leczenie, musisz zwrócić uwagę na to, aby oferowało ono kompleksowe usługi. W obecnych czasach stomatologia jest tak skomplikowana, że jeden lekarz nie jest w stanie osiągnąć mistrzostwa w kilku dziedzinach. Dlatego od zawsze stawiam na leczenie w zespole specjalistów, w którym każdy zajmuje się swoją wąską dziedziną. W takim zespole powinni się znaleźć następujący specjaliści. Higienistka, która usunie kamień i wyczyści Twoje zęby, aby lekarze mogli dobrze zdiagnozować, gdzie jest próchnica, a gdzie tylko osady. Lider zespołu lekarzy, potrafiący przeprowadzić konsultacje kompleksowe i planować leczenie. Lekarz zajmujący się leczeniem zachowawczym oraz endodontycznym. Ten specjalista usunie próchnicę i wyleczy zęby, które wymagają leczenia kanałowego. To drugie musi być oczywiście wykonywane przy użyciu mikroskopu i diagnostyki za pomocą tomografii komputerowej. Chirurg. Lekarz, który usunie zęba, ale też na przykład zdiagnozuje zmiany, które pojawiają się na Twoim języku, dziąśle czy policzku. Ortodonta. Lekarz, który wyprostuje zęby, ale też w przypadku długotrwałego ich braku wprowadzi zęby, które pozostały na swoje miejsce, aby implantolog mógł wszczepić implanty w odpowiednie pozycje. Implantolog. Specjalista, który zajmuje się tworzeniem bazy pod przyszłe zęby, czyli wszczepianiem implantów. Implantolog z zaawansowanymi umiejętnościami potrafi również odbudować kość, gdy jest jej za mało, aby wszczepić implant. Potrafi też zadbać o jakość tkanek miękkich, dziąseł, wokół implantów, aby w przyszłości nie dochodziło do zaniku kości wokół nich. Konsultacja implantologiczna nie może się odbyć bez wykonania tomografii komputerowej. Lekarz protetyk. To artysta, który w finalnej części leczenia zadba o to, aby Twój uśmiech był olśniewający. To on omówi z Tobą kolor przyszłych zębów, ich długość, kształt oraz ustawienie. Do niego należy również dobranie sobie zespołu techników dentystycznych, którzy są mistrzami w swojej dziedzinie i wykonają dla Ciebie nowe zęby w najlepszej możliwej jakości. Periodontolog, lekarz, który zajmuje się leczeniem tzw. chorób przyzębia. Jeśli widzisz, że wokół Twoich zębów zanika dziąsło lub same zęby zaczynają się ruszać, koniecznie musisz odwiedzić periodontologa. Bardzo często udaje mu się uratować zęby, które Ty uznałbyś za zęby do usunięcia. Zawsze wybieraj gabinet, w którym, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaniesz skonsultowany przez cały zespół specjalistów. Kolejnym elementem wpływającym na jakość leczenia jest to, w jaki sposób pracuje cały zespół ludzki. Lider zespołu, nieważne jak duży jest gabinet, powinien ustalić dla całego zespołu misję. Misją tą powinien się kierować cały zespół podczas konsultacji,
ustalania planu leczenia, a następnie całego procesu leczenia pacjenta. Moja misja, którą przekazuję i powtarzam zespołowi, brzmi: w stosunku do każdego pacjenta stosuję takie metody leczenia, jakie zastosowałbym na sobie, własnym dziecku, na swojej rodzinie. Jeśli mam wątpliwości, co zaproponować pacjentowi, zawsze wracam do misji firmy. Kierowanie się misją bardzo ułatwia nam podejmowanie decyzji przy planowaniu leczenia. Element ten z pewnością rozwinę przy omawianiu konkretnych przypadków. Wówczas najłatwiej dostrzec, dlaczego posiadanie misji jest tak istotne. Czwartym punktem na naszej liście wpływającej na jakość leczenia jest obecność w gabinecie opiekuna pacjenta. Na pewno jako pacjent spotkałeś się z sytuacją, że lekarz nie miał dla Ciebie wystarczającej ilości czasu, aby szczegółowo i z zaangażowaniem wytłumaczyć Ci wszystkie aspekty leczenia. Właśnie w związku z tym wprowadziliśmy stanowisko opiekuna pacjenta. Opiekun jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem. W znaczący sposób skraca on dystans między pacjentem, który chce zadać jakieś pytania, a lekarzem, do którego nie zawsze ma dostęp. Opiekun dba również o przepływ informacji między lekarzami w zespole, co jest bardzo ważne przy przygotowywaniu kompleksowych planów leczenia oraz ich realizacji. Opiekun to asystent lekarza podczas konsultacji, a jednocześnie konsjerż dla pacjenta. To on tłumaczy pacjentowi różnice pomiędzy różnymi rodzajami rozwiązań. Temat opiekuna pacjenta i jego roli w procesie leczenia będzie się jeszcze niejednokrotnie przewijał w moich filmach. Jest to stanowisko, które zdecydowanie odmieniło wrażenia pacjenta podczas leczenia kompleksowego. Punkt piąty na mojej liście to materiały pomocnicze do konsultacji. Jeden obraz wart jest więcej niż 1000 słów. Dlatego wraz z zespołem zgromadziliśmy mnóstwo plansz, zdjęć naszych pacjentów przed i po leczeniu oraz modeli demonstrujących różnorodne rozwiązania. Dzięki tym materiałom Ty jako pacjent masz możliwość bardziej świadomie podjąć decyzję dotyczącą wariantu leczenia, bo widzisz to, o czym mówimy. Ponadto podczas konsultacji opiekun pacjenta poświęci Ci tyle czasu, ile będzie trzeba, aby wyjaśnić Ci wszelkie zawiłości leczenia krok po kroku. Zawsze możesz też skonsultować się z nim już po konsultacji, jeśli po chwili pojawiają się nowe pytania. Ostatnim z punktów jest pisemny plan leczenia wraz z kosztorysem. Na końcu procesu diagnostyki oraz konsultacji zawsze musi powstać pisemny plan leczenia. Najlepiej, jeśli pacjent ma do wyboru 2-3 wersje planu, aby mógł świadomie podjąć decyzję, na jakie rozwiązanie się decyduje. Plany różnią się od siebie metodą, czasem leczenia, jak również ceną. Plan leczenia przedstawiany jest pacjentowi przez opiekuna, najczęściej w obecności lekarza prowadzącego. Ważnym aspektem, który stosujemy, jest gwarancja jakości oraz gwarancja utrzymania ceny. Ta pierwsza polega na tym, że jeśli wszczepiony przez nas implant w okresie wgajania nie zintegruje się z kością, to ponowny zabieg przeprowadzany jest bezpłatnie. Z kolei gwarancja utrzymania ceny polega na tym, że jeśli rozpoczniesz złożony, mogący trwać nawet ponad rok proces leczenia, to nawet jeśli w tym okresie zmienią się nasze ceny, Twoje pozostaną na poziomie z wstępnego planu. Konsultacja pierwszorazowa i stworzenie kompleksowego planu leczenia to według mnie najważniejsza wizyta w gabinecie. Przeprowadzona w odpowiedni, kompleksowy sposób sprawi, że Twój nowy uśmiech będzie Ci bezproblemowo służył przez długie, długie lata. Czego Ci z całego serca życzę. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam. A już teraz zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów, w których znajdziesz informacje mogące Cię zainteresować.